Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo i mam ogromną przyjemność gościć tutaj w wirtualnym, faktycznym Domu Kultury Artuta Damosławskiego. Dobry wieczór. Tutaj z takich kwestii organizacyjnych wolę to powiedzieć na początku, bo teraz pamiętam, na koniec mogę zapomnieć, chociaż postaram się też o tym Państwa zawiadomić, że za tydzień również tutaj na profilu Instytutu Reportażu kolejne spotkanie, kolejna rozmowa. Będą rozmawiali moi koledzy Kamil Bałuk i Witold, czemu powiedziałam Wiktor? Witold Szabłowski. O, więc to myślę, że może być bardzo ciekawa rozmowa, aż moje koty zaczęły na siebie fukać z wrażenia. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, czy nie, ale one mają taką tendencję do tego, żeby właśnie się aktywizować, kiedy jest tam na wizji. Mają ewidentnie parcie na szkło. Agnieszka mi pisze, że nie słychać kotów, bo Agnieszka Hryniewiecka jest cudotwórczynią, która z ramienia Instytutu Reportażu sprawiła, że możemy tu rozmawiać, bo przez cały dzień, co nie, ale pół dnia walczyłyśmy o to, żeby to połączenie mogło się odbyć, więc raz jeszcze Agnieszce z całego serca dziękuję. No dobrze, to zacznijmy. Ja sobie od razu tutaj jeszcze tytułem wstępu, zanim ci oddam głos, chciałam powiedzieć, że wpadłam na pomysł tej rozmowy bardzo spontanicznie w zeszłym tygodniu, kiedy usłyszałam jakieś dziwne dźwięki, nie wiem. No tak, słyszę je, nie wiem, czy u ciebie, Arturze, też przed chwilą jakiś taki dziwny obiekt. Coś było słychać. Coś nam tutaj w uszach gra. W każdym razie bardzo to był spontaniczny pomysł. Po tym, kiedy w zeszłym tygodniu słuchałam rozmowy Filipa Springera z Marcinem Zarembą, i tak sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała ciebie zapytać, Arturze, indywidualnie, prywatnie, a potem pomyślałam, że dlaczego by nie zrobić tego również dla innych, o tym w dużym skrócie, co się dzieje na świecie, bo bardzo jesteśmy teraz skupieni na sobie, chociaż akurat w przypadku Polski i jej zainteresowania światem zewnętrznym, to może nie jest taka wyjątkowa cecha, wyjątkowy stan, natomiast mam takie wrażenie, mam taką obawę, że to, o czym pisałeś w Wykluczonych, czyli nasza odpowiedzialność za to, co się dzieje na globalnym południu, no teraz będzie jeszcze trudniejsza do wyegzekwowania, bo będziemy się zamykać, będziemy się izolować ze strachu przed wirusem, ale też takie mam wrażenie, sobie patrząc na to, co się dzieje w Polsce, z takiego poczucia, że u nas cały czas nie jest dość dobrze, żebyśmy mogli innym pomagać. I nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, taką obawę, kiedy jakoś patrzysz na to, co się dzieje w Polsce i na to, jak reagujemy, czy w ogóle nie reagujemy na to, co się dzieje poza naszymi granicami, zwłaszcza na południu. To bardziej może taka myśl bezpośrednio, toż sama swoją mi nie przyszła do głowy. Natomiast rzeczywiście, ponieważ globalne południe to są te obszary świata, też nie całe, tylko niektóre obszary, którymi się od wielu lat interesuję, to oczywiście po pierwsze zastanawiam się i szukam informacji o tym, jak te kraje mające i społeczności żyjące w nieporównanie trudniejszych warunkach niż my, jak sobie radzą. I to myślę, że zanim w ogóle się może pojawić taka refleksja, co my możemy w tej sprawie zrobić, i myślę, że nie wymyślimy dzisiaj tutaj koła, podobnie jak w ogóle kwestia udziału Polski w pomocy międzynarodowej jest bardzo znikoma. Ale myślę, że może zostawmy w tym momencie Polskę w spokoju, tylko spróbujmy porozmawiać o tym, jak żyją, z jakimi wyzwaniami zmagają się ludzie, którzy mają dużo gorzej od nas. Wiesz, bo jak sobie tak patrzę teraz, to postaram się zrobić dla Państwa, czyli odwrócić ekran.
O, bo jak się teraz patrzy, teraz go tak przewrócę i mam nadzieję, że go widać. Jak się patrzy na jak najbardziej współczesną, bo to aktualizowana przez godzinę temu mapa świata. I tam, gdzie jest najciemniej, tam najwięcej przypadków osób, które są zagrożone. No i jakby, no, nie czarno na białym, ale niebiesko na białym, widać, że te kraje północy, kraje bogatsze, teraz są w dużym stopniu tą zarazą, tym kryzysem koronawirusowym zajęte. Na globalnym południu jest jaśniej. No ale pytanie, czy to jest jaśniej, bo jest tak teraz, czy to jest kwestia, nie wiem, raportowania, ale też kwestia tego, w jakim kierunku się pandemia będzie rozwijała. A myślę, że bardzo dużo nie wiemy o tym, jak wygląda sytuacja na globalnym południu w poszczególnych krajach. Z tego względu, że w zasadzie przeprowadza się tam, że bardzo mało testów i jest też bardzo, bardzo słaby dostęp do tych najbardziej nędznie żyjących społeczności. No, może zacznijmy, żeby nie pływać i Ogólnikach, tylko w ogólnikach, konkretach. tak. To, no, weźmy przykład taki chyba w tej chwili bardzo dramatyczny, to jest przykład Ekwadoru. To nie jest kraj globalnego południa, który należy do jakichś najbiedniejszych, prawda? To kraj, w którym występują owszem, znaczne obszary biedy, spore nierówności, ale też jak na standardy Ameryki Łacińskiej, to ten Ekwador gdzieś tak się sytuuje między, rzekłem, w połowie stawki. I mamy tam w tej chwili jakiś absolutnie przerażający kryzys, spowodowany, który zdarzył się, pomimo że rząd Ekwadoru wprowadził bardzo duże obostrzenia. Jakby gin uciekł z butelki. I teraz zaczęto się zastanawiać, jak to się stało, dlaczego, jakie były tutaj elementy składowe tej sytuacji. Ja czytałam, że w dużej mierze jest to spowodowane przyjazdami Ekwadorczyków z Hiszpanii, gdzie duża. Znaczy tak, akurat Ekwadorczycy stanowią wśród latynoskich mniejszości w Hiszpanii, to jest największa mniejszość. Żyje ich tam prawie 500 000, ponad 400 tysięcy. Z jednej strony okres początku roku, potem w marcu, to jest przerwa wiosenna na uczelniach w Europie i podróże zimowa, czy tam zimowo-wiosenna w Europie i podróże ekwadorskich studentów, którzy studiują we Włoszech i w Hiszpanii, do Ekwadoru. Rząd Ekwadoru wprowadził dość silne obostrzenia, ale, i tutaj następna składowa tej sytuacji, społeczeństwo nie bardzo odpowiedziało, po prostu nie posłuchało. I przez pierwsze chyba 2 tygodnie od ogłoszenia tych obostrzeń właściwie je ignorowano. No i teraz można się zastanawiać, dobrze, może powiedzmy jeszcze zanim do takiej części spekulacyjnej. To spowodowało jakąś niesamowitą eksplozję. Liczby bezwzględne może nie są porażające, ale Ekwador jest stosunkowo niewielkim krajem, mającym około 17 milionów mieszkańców. Oficjalne dane o osobach zmarłych mówią o najwyżej kilkuset, ale w istocie rzeczy to jest prawdopodobnie co najmniej kilka tysięcy. Czytałem gdzieś dane pokazujące, że w ciągu pierwszych 2 tygodni kwietnia w samym Guayaquil, to jest jedno z dwóch dużych miast w Ekwadorze, Guayaquil jest stolica Quito, w ciągu pierwszych 2 tygodni kwietnia zmarło bodaj 6700 osób, a w tym okresie, kiedy nie ma epidemii, umiera mniej więcej 1000 osób. Czyli w samym Guayaquil w ciągu 2 tygodni umiera ponad 5000 ludzi. To jest teraz tak. Służba zdrowia nie jest w stanie tego obsłużyć.
firmy pogrzebowe nie są w stanie tego obsłużyć. Krematoria, bo jest zalecenie rządowe, żeby zwłok nie chować, tylko kremować. Krematoria w ogóle nawet nie są w stanie się zbliżyć do, nie wiem, 10% kremacji tych zwłok. Ludzie leżą po kilka dni w domach, zwłoki. Zmarłych leżą po kilka dni w domach, bądź są wystawiane na ulicy. To jest takie przejmujące, przepraszam, że ci wejdę w słowo, fotografie, które Guardian publikował w tym tygodniu albo na pod koniec ubiegłego, właśnie takich ciał zawijanych w kartony, w folię, gdzieś w cienistym, tak, zaświetlonym miejscu, bo to się ciepło i wiadomo, biologia na przykład robi swoje. No i te obrazy z Ekwadoru są naprawdę... Rząd w tej chwili dostarcza ludziom kartonowe trumny, czy takie paratrumny, po to, żeby było gdzie zmarłych układać. Dodam do tego, że Guayaquil jest miastem bardzo, bardzo gorącym, bo są wysokie temperatury, nie wiem, 40 stopni, 45, to nie jest coś bardzo dziwnego, więc możemy sobie tylko wyobrazić, co się dzieje ze zwłokami w takiej temperaturze. I chwilowo nie widać chyba wyjścia z tej sytuacji. Sytuacja, nie można powiedzieć, że sytuacja jest opanowana, czy że idzie ku lepszemu. Zastanawiać, dlaczego ludzie zignorowali to. I tutaj pewnie płynnie może nam się uda przejść do rozmowy o innych krajach i takich, które są charakterystyczne dla globalnego południa. Otóż bardzo trudno ludziom, którzy są robotnikami dniówkowymi, bardzo trudno jest posłuchać takiego wezwania, ponieważ to, co zarabiają w ciągu dnia, służy im do przeżycia tego dnia czy następnego. To są ludzie, którzy, nie wiem, pracują na przykład na budowach. Ale to są też ludzie, którzy rano ustawiają się, czy zgłaszają się do takich, nie wiem, miejsc, gdzie są dystrybuowane na przykład, nie wiem, słodycze, ciasteczka i spędzają dzień... Chłodzące napoje. Spędzają dzień na ulicy z takimi wózkami, które gdzieś stoją w jednym miejscu albo oni pchają je dalej. Więc taki człowiek, który w ogóle ma skróconą perspektywę, który zwykle nie ma dalekich planów życiowych, bo żyje z dnia na dzień, trudno komuś takiemu, i też trudno mieć pretensje do kogoś takiego, że takie wyzwanie ignoruje. To jest zjawisko obecne właściwie w większości krajów, na pewno Ameryki Łacińskiej. Myślę też, że w innych krajach południa, w krajach, nie wiem, Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ludzie mieszkający na takich obszarach, które określamy mianem slumsów, mają w ogóle bardzo ograniczone sposoby, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Wspomniany Ekwador, o którym mówiłeś, no co czwarty mieszkaniec nie ma dostępu do bieżącej wody, więc i o higienie, i o zachowaniu właśnie środków ostrożności jest trudna miejsca, które wspomniałeś przed chwilą i które też wykluczonych opisujesz. Między innymi to są miejsca, gdzie o dystans społeczny czy o izolację no w ogóle nie możemy o tym mówić, bo to są tak gęste, tak stłoczone miejsca. Napisałem właśnie przed tą naszą rozmową, napisałem do znajomego z Kolumbii, który był takim moim przewodnikiem, który zorganizował mi też kontakty z ludźmi w takim przedmieściu Soacha, niedaleko Bogoty. W Wykluczonych ja opisuję tę historię
młodych mężczyzn z tego slumsu, z Soacza, tam mieszka między 50 tysięcy ludzi. Ci młodzi mężczyźni byli porywani przez wojsko, chociaż to nie miało, powiedzmy sobie, aspektów zewnętrznych porwania. Oferowano im rzekomo dobrą pracę w innym regionie Kolumbii. Oni się na tą pracę godzili. Jechali do innej części Kolumbii, tam byli mordowani przez wojsko, przebierani w mundury partyzantów i później wojsko ogłaszało zwycięstwo nad jakimś oddziałem, dostawali z tego powodu awanse i premie finansowe. Także to tylko zarysowuje, o jakim miejscu mówimy tutaj. To była głośna sprawa w Kolumbii i w dalszym ciągu do pewnego stopnia jest. Więc więc na tym osiedlu, czy w tym slumsie bardzo wielu ludzi to są właśnie tacy dniówkowicze. Ale teraz w sytuacji, w której władze, rząd Kolumbii nałożył bardzo ostre restrykcje, ci ludzie nie mogą wyjeżdżać na ulicę z tymi swoimi wózkami. Nie mogą pracować zdalnie, bo też nie mają żadnego takiego zawodu, w którym mogliby pracować zdalnie. Prawdopodobnie nie mają laptopa w domu. Mają pewnie tylko telefon komórkowy. No, poza tym trzeba tę pracę znaleźć. Więc sytuacja w tej chwili jest tak dramatyczna, że burmistrz tego slumsu ogłosił jakieś takie dramatyczne oświadczenie, które mówi, że prawdopodobnie będzie więcej ofiar głodu niż ofiar koronawirusa. Oczywiście to nie jest informacja oparta na jakichkolwiek danych naukowych, no ale jest to krzyk rozpaczy, że owszem, rząd i władze miasta, władze Bogoty udzielają jakiejś grupie ludzi wsparcia finansowego. Mówimy o grupie 350 tysięcy ludzi, ale jest to, nie chcę powiedzieć, że to jest kropla w morzu, ale ta grupa wymagająca takiej pomocy jest wielokrotnie większa. Prawdopodobnie 10-krotnie. Więc tak wygląda no, sytuacja w takim konkretnie miejscu. No ale teraz idźmy dalej. W każdym tego typu slumsie to, co nazywamy dystansem fizycznym, jest praktycznie niemożliwe. W klitkach czasem gnieździ się po kilka osób, a czasami w takich biedadomkach, no, które może nawet mają dwie czy trzy izby, ale mieszka tam wieloosobowa rodzina, więc w dystansie nie ma mowy. Problem następny to jest dostęp do wody. No, wiemy, że jedną z podstawowych środków zapobiegania, o czym do znudzenia i słusznie powtarzają na wszelkie władze, jest nieustające mycie rąk. No ale jak myć nieustająco ręce, w miejscach, w których jest problem z dostępnością do wody pitnej. No, czytałem ostatnio różne doniesienia z Brazylii. Ja myślę, że to dotyczy się slumsów w każdej części świata, że jedna z dużych faweli w Rio de Janeiro ma dostęp do pitnej wody dwa razy w tygodniu, więc ludzie ustawiają się i zbierają tę wodę no, przede wszystkim do picia. O tym, żeby myć nieustająco ręce, po prostu nie ma mowy. Są podejmowane inicjatywy bezpłatnego rozdawania maseczek, ale te inicjatywy są, znaczy przede wszystkim liczba tych maseczek jest zbyt mała, a zbyt mała jest liczba ludzi, które to mogą robić, czy chcą robić. W to wchodzą też rozmaite prywatne firmy, które sprzedają te maseczki. No ale akurat w tych najbiedniejszych obszarach ludzi po prostu na to nie stać. No i jak gdyby na razie trudno mówić o wniosku, ale hipoteza robocza taka, że właściwie nic nie wiemy o liczbie osób zakażonych i nic nie wiemy, czy bardzo mało wiemy o liczbie osób, które umierają akurat z powodu na tych obszarach biedy. Dobrze, weźmy kolejny przykład, który teraz mi się przypomina, skacząc na zupełnie na inny kontynent. W jednym z dużych, biednych regionów w Indiach
władzę, w którym mieszka, uwaga, 200 milionów ludzi, czyli w jakimś silnym regionie w Indiach mieszka mniej więcej tyle ludzi, ile w całej Brazylii. Władze podjęły jakąś decyzję, że jakaś grupa, jakoś tam zdefiniowana, najbiedniejszych będzie otrzymywała, nawet nie jestem pewny, czy jednorazowe zasiłki, czy jakieś cykliczne zasiłki. No ale problem tu jest, pojawia się problem natury technicznej, ponieważ te zasiłki miałyby być przekazywane online. Jest problem z danymi tych ludzi, znaczy bardzo wielu prawdopodobnie nawet nie ma dokumentów, żadnego numeru ubezpieczenia, nie mają konta. No to jest, więc rozmawiamy w ogóle o jakiejś niesamowitej fikcji, więc no to tylko, to są takie przykłady, które być może że nam mogą uzmysłowić, w jakiej sytuacji znajduje się znaczna część ludzkości. Też skacząc znowu z kontynentu na kontynent, kiedy patrzy się na tę niebiesko-błękitno-granatową mapę świata, wciąż aktualizowaną przez ściągane dane ze Światowej Organizacji Zdrowia, no to taką białą czy jasną błękitną plamą jest też cały kontynent afrykański, z wyjątkiem Republiki Południowej Afryki, gdzie tych zakażeń najwięcej przywieźli też ci, którzy podróżowali. I Afryka Subsaharyjska i Północna, no sama Północ Afryki, gdzie znowuż ten wirus przyszedł z bogatej północy. Tak. I tam podobnie, tak jak mówiłeś o Indiach, jak mówiłeś wcześniej o Ameryce Południowej, no te dane są szczątkowe, dlatego że ludność, która już dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej jest zakażona, też jest stłoczona w slumsach, lub też, a może to nie jest zupełnie to złączne, no jest pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu ze służbami medycznymi, bo wiemy, jaka w wielu krajach afrykańskich sytuacja służby zdrowia, czy też czegoś, o czym nie myślimy w kontekście koronawirusa, ale chociażby dostępu do energii i jej braku, który w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bezpośrednio przekłada się na to, że ta pomoc medyczna nie dotrze. Więc dlatego byłam ciekawa twojej perspektywy i tego spojrzenia trochę bardziej globalnie niż tylko skoncentrowanego na tym tu i teraz naszym europejskim czy naszym polskim, od czego zaczęłam, bo ta mapa, też kiedy sobie na nią patrzę, wydaje mi się raczej mapą życzeniową, czy taką mapą, która też mi się wydaje, nie zostanie nigdy zaktualizowana tak, żeby odpowiadać rzeczywistym liczbom, rzeczywistej grupie osób, które są będą zagrożone. Też mam takie wrażenie. Wiesz, no, jest taki bardzo, wydaje mi się, też przemawiający przykład na temat, może do Afryki jeszcze myślę, że wrócimy. Ja zresztą trafiłem na taki esej, który projektuje, bo być może, że w tej strasznej sytuacji być może, że warto powiedzieć coś pozytywnego. Ja akurat trafiłem na taki esej, który projektuje przyszłość Afryki, czy jakby próbuje zobaczyć w tej sytuacji pandemii rodzaj szansy dla Afryki, ale to może o tym powiem chwilę później. Natomiast przypomniał mi się teraz bardzo, taki wydaje mi się, mocny przykład na to, jak, powiedzmy sobie, kraje dostatnie, jak bardzo marginalizują swoje elity polityczne, swoje świadomości ludzi wykluczonych, biednych. Otóż jednym z krajów, które najlepiej sobie poradziły, przynajmniej jak tak było do tej pory właśnie, z pandemią, był Singapur. Nie tylko ze względu na to, że to nie jest bardzo duży kraj. W Singapurze wprowadzono bardzo, z jednej strony bardzo
surowe restrykcje, ale z drugiej strony też wszczęto metody kontrolowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa. Bardzo za pomocą rozmaitych aplikacji, ludzi też w telefonach, nie wiem, śledzono trajektorię ludzi przemieszczających się, tych, którzy na przykład byli zakażeni i później śledzono ich trajektorię, żeby zidentyfikować na przykład osoby, z którymi mogły mieć kontakt, prawda? I w ten sposób udało się jakby w tej pierwszej fazie, teraz się zaczyna druga, w pierwszej fazie bardzo z jednej strony zidentyfikować ludzi zakażonych, izolować ich i wydawało się, że sytuacja jest absolutnie pod kontrolą. Otóż okazało się, że władze Singapuru zapomniały o jednej grupie ludności, mianowicie o robotnikach z Bangladeszu i ich dormitoriach na obrzeżach miast. Ale zapomniano czy zapomniano? Czy to było... No, myślę, że można użyć tego słowa w obu znaczeniach. I w tej chwili mają jakiś gigantyczny problem. Ja nie potrafię rzucić tutaj liczb, ale wydaje się, że ta druga fala pandemii w Singapurze może mieć przebieg bardzo dramatyczny, ponieważ to mówimy o tysiącach ludzi. No i każdy, wiadomo, że każdy zakażony zakaża kolejnych, nie wiem, kilkadziesiąt osób. I to jest dla mnie taka, no to trochę w pigułce pokazuje to, jak świat, jak pierwszy świat, bo to jest taka sytuacja, w której pierwszy świat i trzeci świat, używając tych pojęć z okresu zimnej wojny, się spotykają, prawda? I co z tego spotkania takiego, do jakiego tam doszło, jaki mamy skutek. Zobaczymy, myślę, że warto się przyglądać temu, jak teraz Singapur będzie sobie z tą drugą falą koronawirusa radził. I myślę, że też może to być jakaś lekcja dla innych krajów południa, które być może będą w stanie uprzedzić na tym złym przykładzie singapurskim rozprzestrzenianie się tego wirusa dalej. Ale więc te spotkania między pierwszym a trzecim światem dzieją się też wewnątrz danych krajów, bo rozmawialiśmy przed kilkoma dniami o tym, jak ci, którzy w krajach Ameryki Południowej mogą się izolować, mają ten przywilej, no bo tak to trzeba określić, mają przywilej tego, że żeby siebie ochronić, rezygnują, zwalniają z pracy tych, którzy ich obsługują, nie wiem, ogrodników, szoferów, sprzątaczy, kucharzy, którzy są dla nich zagrożeniem, bo mogą im tego wirusa przynieść z Paweli. I też jakby potęgują to wewnętrzne wykluczenie. I tak jak mówiłaś, zapominają o tych, którzy tuż obok są narażeni. I wydaje mi się, że też, to jest też dobry moment, żeby przejść do Brazylii, w której to zjawisko też w dużej mierze się rozdziela. Ja myślę, że Brazylia ma wiele problemów, o których jest wykluczonych i o których pisałem od lat, ale dzisiaj oprócz tych wszystkich problemów, które Brazylia miała, ma dwa dodatkowe. Pandemia koronawirusa i prezydenta Jaira Bolsonaro. Myślę, że Jair Bolsonaro w roli prezydenta jest równie niebezpieczny jak koronawirus. Jest to człowiek na szczytach... Bardzo bardziej, ale to muszę się przyznać Państwu, że jestem wyjątkowo uprzedzona do prezydenta Brazylii. Publikowaliśmy w piśmie jego portret i ty też pisałeś krótki tekst na temat fenomenu tej postaci, tak to może określmy. No jest to można powiedzieć płaskoziemca, który rządzi
I antyszczepionkowiec. jednym z największych krajów na świecie, rządzi potęgą regionalną. Człowiek, który ma na dodatek, który bardzo lubi mówić i korzysta z tego przywileju, w związku z tym Jair Bolsonaro codziennie coś mówi i mówi coś przeciwko, właściwie można powiedzieć dzisiaj niemal całemu establishmentowi brazylijskiemu, przeciwko światu nauki, przeciwko akademikom, przeciwko służbom medycznym, lekarzom, ludziom, którzy się, epidemiologom, ludziom, którzy mają wiedzę na temat, nawet jeśli ta wiedza jest ułomna dzisiaj, bo wszyscy wiedza nawet największych specjalistów dzisiaj w materii koronawirusa jest wiedzą ułomną. I Jair Bolsonaro, w sytuacji, kiedy cały świat mówi siedźcie w domach, Bolsonaro mówi wychodźcie na ulicę, otwierajcie biznesy, manifestujcie, chodźcie na mecze. Jair Bolsonaro nawet zaatakował kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu Federację Piłkarską Brazylijską za to, że odwołała rozgrywki. No i w tym sensie jest, znaczy jego zachowanie jest analogiczne do kroków, które podejmuje Donald Trump w Stanach. Tak jak Trump ostatnio nakręca atmosferę wrogości, nieufności wobec doktora Fauci, tak samo Bolsonaro u siebie ze swoim, jeszcze do niedawna, bo ja czytałam poniedziałkową pracę, która donosiła o tym, że wciąż jest w konflikcie z ministrem zdrowia, którego nie udało mu się zdymisjonować. Ty mi powiedziałeś, że to już jest nieaktualne, bo mu się udało. Rzecz się udało, tak. I teraz jest... I też toczy walkę z samorządowcami brazylijskimi, którzy w niektórych miejscach też nawołują, czy wręcz wprowadzają różne restrykcje, żeby chronić ludność. Więc toczy taką przedziwną, analogiczną do trumpowskiej wewnętrzną politykę przeciwko też administracji, która jest jego administracją. Więc to jest, już tak, to jest, że jest niepojęte. Sytuacja jest w ogóle osobliwa, ona jest tragiczna, komiczna równocześnie. W ostatnich dwóch, trzech tygodniach coraz głośniej w Brazylii mówi się o dwóch rzeczach, albo o impeachmencie, albo o zamachu stanu. Bolsonaro próbował... Jaki jest teraz mniej więcej dla niego poparcie? Bo wygrał wybory? Wygrał wybory nie, jakimś nie w jakiś sposób przytłaczający. Miał poparcie 50 chyba 5%, o ile pamiętam. Więc to było w drugiej turze. Więc no jest to poparcie duże, wystarczające do zwycięstwa, ale to nie był tak zwany landslide, prawda? To nie było 50 czy 80%. W tej chwili to poparcie bardzo spada. Nie umiem powiedzieć, nie chcę, gdzieś ta liczba przemknęła mi przed oczami, ale w każdym razie było porównanie poparcia dla poprzedniego ministra zdrowia i dla niego, to dla Bolsonaro było mniejsze. Zdecydowanie. Bolsonaro widzi, że to poparcie spada i jest tym, przynajmniej z tego, co donosi prasa na podstawie informacji z jego otoczenia, jest tym mocno przerażony, tym, że poparcie dla niego spada. Wojsko, jak się okazuje, on próbował w ostatnich dniach jakoś podlizywać się nawet generałom, ale z informacji, które docierają ze świata politycznego i wojskowego Brazylii, wojsko jest raczej skłonne usunąć go niż popierać, co wcale nie byłoby sytuacją taką korzystną. Oczywiście nikt nie lubi Bolsonaro, nikt przytomny nie lubi Bolsonara i każdy by się ucieszył z jego upadku, tylko że jakby wiceprezydent, były generał, może akurat w kwestii społecznej izolacji w czasie pandemii jest rozsądniejszy, natomiast gdy idzie o poglądy na inne sprawy, no to jest można powiedzieć niemalże bratem bliźniakiem Bolsonaro, więc to by była taka zmiana może pozytywna. To Trumpa na Mike'a Pence'a to by była zmiana. Coś takiego prawdopodobnie, tak.
No, być może, że kongres uruchomi proces impeachmentu, tam jest już kilka czy nawet kilkanaście wniosków złożonych, ale przewodniczący kongresu, czyli no, taki odpowiednik naszego marszałka Sejmu, który jest odpowiedzialny za uruchomienie całej procedury, na razie nie chce tego robić, bo prawdopodobnie z tego powodu, że no jednak taka, znaczy nie wiadomo, czym by taki wstrząs na szczytach władzy się zakończył. Myślę, że Brazylia w ostatnich latach po impeachmencie poprzedniej prezydent Dilmy Rousseff i wzroście prawicowego populizmu, który wyniósł Bolsonaro na szczyty władzy. Myślę, że tam panuje taka ostrożność, że nie wiadomo, czym by to się skończyło. Niby uważa się, że wojsko nie poprze Bolsonaro, ale tak na 100% przecież nikt tego nie wie i też nikt nie chce chyba tego sprawdzać za bardzo. Więc być może, że lepszym rozwiązaniem nawet jest, przynajmniej doraźnie, jest to, żeby pozwolić szaleńcowi opowiadać te bajki, które opowiada, niebezpieczne, i robić swoje, bo gubernatorzy w Brazylii mają na tyle dużą władzę, że mogą się prezydentowi sprzeciwić. No, on czasem może jakimiś dekretami zablokować jakieś decyzje gubernatorów, ale zasadniczo większość gubernatorów sprzeciwia się Bolsonaro, utrzymują restrykcje, właśnie, czyli ten fizyczny dystans, nie lubię tego określenia społeczny dystans, bo jest niespołeczny dystans, fizyczny dystans, społeczna solidarność, prawda? Nie mówiliśmy przy okazji Brazylii i Bolsonaro, być może, że też warto o tym wspomnieć, w jaki sposób, a też widziałem, że ktoś... Tak, bo właśnie mogą Państwo zadawać pytania w komentarzach, prosimy je wpisywać i po rozmowie ja je jako pośredniczka Tobie, Arturze, zadam, bo tutaj ktoś pyta właśnie o ludność tubylczą w Ekwadorze, tak? W związku z koronawirusem, a podobnież tak. W Brazylii Bolsonaro ludności lasów amazońskich nie odpuścił, także tak. W tym czasie. No sytuacja, znaczy tak jakby te ludy autochtoniczne mają zakodowane w takiej, no powiedzmy sobie, zbiorowej pamięci, że choroby, wirusy, bakterie przynoszone najpierw przez kolonizatorów, a dzisiaj no to pewnie to jest sformułowane w taki sposób, że przez białego człowieka są dla nich szczególnie niebezpieczne. I rzeczywiście autochtoni, no tutaj nie chciałbym się wypuszczać na wody naukowe. Nie wiem, czy autochtoni nie mają pewnych antyciał, czy mają te antyciała o wiele słabsze od nas i są w związku z tym narażeni o wiele bardziej na niektóre choroby, z którymi my sobie lepiej radzimy. O tak, tak ostrożnie bym to powiedział. I w związku z epidemią koronawirusa no, na wiele tych wspólnot no, padł blady strach. Więc z tego, co czytam, w wielu wioskach ogłoszono też takie restrykcje na poziomie wioski, prawda? Takie, jakie ogłaszają władze na przykład w miastach czy po prostu w państwach. Ludzie siedzą w swoich miejscach zamieszkania, czy nie wiem, czy to są, czasami to są po prostu domy, czasami są to, nie wiem, jakieś szałasy, prawda, i zasadniczo wszystko zależy od charakteru wioski, prawda, czy ona jest tam już bardziej miała kontakt z tą inną cywilizacją, czy ten kontakt był o wiele mniejszy. Są bardzo trudne przypadki osób chorych, których nie ma jak przetransportować, no bo na przykład dostęp do bardzo wielu wiosek jest tylko rzeką i czasami trzeba płynąć bardzo długo, żeby tam dopłynąć. Wielu z tego, co czytam, to ofiar w tej chwili śmiertelnych nie ma wielu, nie wiem, to się waha między kilka, chyba kilkanaście w tej chwili, ale być może też, ale też przypuszczam, że te dane, jakie mamy stamtąd, są bardzo, bardzo niekompletne, bardzo niedokładne. Mam taki przypadek, który przeczytałem
w takim tekście, bym powiedział, interwencyjnym, takiego wybitnego dziennikarza, który się zajmuje wspólnotami autochtonicznymi, Felipe Milaneza, o tym, że w jednym ze Stanów bolsonaryści, a konkretnie ludzie, funkcjonariusze policji, tylko że to jest funkcjonariusze policji, którzy działają po godzinach pracy i rozmaici paramilitarni niszczą blokady, aha, bo nie powiedziałem o tym, że niektóre wioski ustawiają blokady przy wjeździe, po to, żeby kontrolować, kto ewentualnie do tej wioski wjeżdża, czy wchodzi. Więc bolsonaryści to niszczą, są takie relacje. I właściwie niszczą to tylko po to, żeby pokazać, kto tu rządzi, no bo właściwie nie mają żadnego interesu w tym, żeby mieć kontakt z taką wioską. Natomiast jest to, myślę, że to jest taka odpowiedź na zachętę płynącą ze szczytu władzy, żeby po pierwsze nie przejmować się nakazami i restrykcjami gubernatorów, a po drugie, żeby pokazać, kto tu rządzi. Znaczy tutaj argument taki, jaki jest podnoszony, to jest taki, że no, jak gdyby te wioski, ustawiając blokady, kontrolują, czy jak gdyby roszczą sobie władzę do jakiegoś całego terytorium, do czego mają prawa, ale to jest oczywiście argument wykrętny, bo te blokady są niszczone w takich miejscach, w których właściwie, nie wiem, one nie blokują, nie wiem, ruchu na przykład, nie wiem, samochodowego na jakiejś autostradzie czy na jakiejś szosie, która łączy jakieś inne osiedla czy miasto. Więc myślę, że to jest po prostu tylko taka manifestacja władzy. Myślę, że wiele więcej na ten temat nie da się powiedzieć, to tak jakby tłumaczyć, dlaczego, nie wiem, rasiści napadają na kolorowego. Po prostu. A wybiegasz już myślami, oczywiście nie możemy tutaj stawiać hipotez o tym, co będzie, bo po pierwsze to się cały czas dzieje i też życzeniowo sobie myślimy o tym, że dobrze, już chwilę posiedzieliśmy w domu, już wiemy, że jest zagrożenie, że musimy chodzić w maseczce. Tutaj pani Karolina Grzech prosi o jeszcze nazwisko dziennikarza, który tutaj puszcza autochtonów, prawda? Tak naszym... Felipe Milanes. Dzięki. No bo nie wiemy, co się wydarzy, natomiast to, co się wydarzy na pewno i co nic możemy powiedzieć, to to, że dysproporcja między północą a południem jeszcze bardziej się, jeszcze się pogłębi. Ale tak sobie myślę o tobie, zwłaszcza teraz w kontekście podróżowania i tego, że nie będziesz mógł tam jeździć. No właśnie. Nie wiadomo, kiedy tam wrócimy, kiedy w ogóle wrócimy na jakieś my turystyczne szlaki, a ty zawodowe. Tak. Więc też w tym kontekście chciałam cię zapytać o to wybieganie myślami, co południu przyniesie ten chyba nowy globalny ład, który się zaraz będzie układał, czy się układał. Nasza odpowiedź krótka jest taka, że nie wiem, no, ale spróbujmy pospekulować po to, żeby i zaznaczyć, że to są jakieś rozważania i spekulacje. Nie jest to jakaś bardzo twarda prognoza. Ja powiedziałem wcześniej, że powiem może coś optymistycznego. Tak, to jest jakiś afrykański promień. Natrafiłem na interesujący esej afrykańskiego akademika Davida Muambari. Nie znałem go wcześniej, ale on pisze o tym, że jak gdyby oczywiście nie lekceważąc tego, że pandemia koronawirusa może potężnie uderzyć społeczeństwo afrykańskie, tak jak powiedzieliśmy, my dzisiaj nie wiemy jeszcze, ponieważ nie ma zbyt wielu informacji na temat tego, jak wiele osób jest chorych, jak wiele osób umiera z tego powodu.
Dodam jeszcze, że dzisiaj była informacja, którą podawały agendy ONZ-owskie do spraw wyżywienia, do spraw żywnościowych, że globalne południe w szczególności Afrykę może uderzyć plaga głodu, która ma jakiś związek z koronawirusem, bo to dotyczy zarówno tego, że nie wiem, że być może jakieś zbiory nie zostaną zebrane, że te miejsca, które są zależne od pomocy finansowej z krajów północy, że po prostu w ciągu najbliższych miesięcy te środki, które mogłyby być przeznaczone, czy miały być planowo przeznaczone na pomoc żywnościową, na przykład dla niektórych krajów afrykańskich, po prostu zostaną wyczerpane i ta pomoc nie, i tej pomocy po prostu nie będzie. No dobrze, ale oprócz takich czarnych scenariuszy... Właśnie, bo czekam na ten optymizm cały czas. Tak, więc pojawiła się taka myśl, że po pierwsze, że pandemia może doprowadzić, taką stawia on tezę, że może doprowadzić do prawdziwej dekolonizacji Afryki. Co to znaczy? Pierwszy etap, no to jest etap, powiedzmy sobie, świadomości, że w tym momencie, ponieważ świat północy zlekceważył pandemię, o której wiadomo było nieco wcześniej, w umysłach policy makers w Afryce ten mit skutecznego Zachodu padł. Zaczyna padać, tak? Po drugie, kiedy patrzy się na systemy opieki zdrowotnej w krajach europejskich czy w Stanach, to widać, jak bardzo neoliberalna recepta, która doprowadziła do osłabienia tego sektora, do demontażu finansowania czy uszczuplenia finansowania służby zdrowia, jak bardzo negatywne konsekwencje. Więc to jest pierwsza rzecz. Dalej, jakie tutaj kroki mogłyby kraje afrykańskie podnieść? No, z całą pewnością mogą teraz bardziej priorytetowo traktować rynki wewnątrz kontynentu niż eksport do krajów europejskich. Mogą skończyć z czymś, co się w krajach południa nazywa przekleństwem surowców, czyli tym, że kraje południowe, które są dostarczycielami surowców dla krajów północy, no sprzedają po prostu no surowiec właśnie, a nie produkty. Więc mogłoby być zachętą do uruchomienia lokalnych produkcji, przemysłów i eksportować produkty, a nie surowce. Po trzecie, mogłyby te kraje w sytuacji, kiedy świat północy jest osłabiony i ma znacznie słabszą pozycję negocjacyjną, skończyć z ulgami podatkowymi dla wielkich korporacji i takim beztroskim przepływem kapitałów. Po to, ażeby te pieniądze, żeby w krajach afrykańskich pozostawały właśnie pieniądze z podatków, a nie żeby potem już jakieś pieniądze, powiedzmy sobie, w ramach pomocy humanitarnej płynęły z Europy, bo po pierwsze to są zawsze mniejsze pieniądze, po drugie to nie rządzący w Afryce, nie ludzie w Afryce mają nad tym kontrolę, tylko już ktoś inny tutaj. Więc być może to z kolei jakby to zatrzymanie pieniędzy właśnie z podatków, czy kapitałowych, czy podatków od działalności gospodarczej, czy jakiejś eksploatacji surowców w krajach afrykańskich, mogłyby sprawić, że wiele krajów afrykańskich nie będzie już tak bardzo zależne od pożyczek o banków zachodnich po prostu, a często te pożyczki są na drakońskich warunkach, a po drugie, często wiążą się z receptami
wymuszanymi przez fundusz walutowy, czyli zwykle są to takie retorty, w których nie ma miejsca na politykę społeczną i jakby tym, którzy pożyczają, zależy wyłącznie na tym, żeby na tym zarobić, a nie leży im, że tak powiem, na sercu los tych społeczeństw, które mają z tego korzystać. No, być może jest to wizja nieco utopijna i na pewno rzeczywistość będzie o wiele bardziej skomplikowana i nieprzewidywalna. Niemniej fakt, że takie myśli i takie rozważania się pojawiają, wydaje mi się czymś z wymiaru optymistycznym i pozytywnym. Wiesz, ja bym tego w zrealizowaniu tych postulatów czy życzeń Afryce, krajom afrykańskim bardzo życzyła, tylko spełnienia ich. Tylko mam taką obawę, że to może jest kres dekolonizacji w ujęciu starym, to znaczy kolonizacji przez kraje europejskie, przez Stany Zjednoczone, ale jest z kolei jeden kolonizator, który w Afryce bardzo mocno od lat działa i od którego ta zaraza się zaczęła, czyli Chiny, które myślę, że bardzo mocno już przeorały to, co się dzieje. I w tych wszystkich punktach jest obecna działalność Chińczyków na kontynencie afrykańskim teraz, więc... Myślę, że te wszystkie postulaty mają sens tylko wtedy, kiedy będą dotyczyły również Chin, oczywiście. Głównie z tego powodu, że ze względu na historię, prawda, że tutaj były wzory i tutaj były długowieczne związki. Natomiast oczywiście, jeśli Chińczycy będą traktowani inaczej, no to oczywiście kraje Afryki popadną w inny rodzaj zależności od Chin, więc to oczywiście wtedy ten cały projekt nie miałby sensu. Także. Pani Anna Bąk teraz pyta, czy w Afryce są elity polityczne, które mądrze wykorzystają te możliwości dla rozwoju swoich krajów. To jak rozumiem, które wymienia autor eseju? Ja myślę, że sceptycyzm zawarty w tym pytaniu jest zasadny, bo to nie jest oczywiście niewinne pytanie, tylko myślę też, że trochę popełniamy błąd, ale być może, że na użytek takiej rozmowy trudno jest iść w szczegóły, mianowicie no, Afryka są 54 kraje i myślę, że to nie jest jakby jedna opowieść. To jest monolit, jasne. Że każdy z tych krajów ma trochę inną historię, nawet jeśli w wielu punktach podobną, trochę inne warunki, inne bogactwa i myślę też, że czasami trochę innych polityków. No ale powiem tak, że wątpliwość zawarta w tym pytaniu jest mi bliska, no ale myślę, że tej wątpliwości się nigdy nie pozbędziemy i pozostaje nam obserwować, co się w najbliższych miesiącach, roku, dwóch wydarzy i jaki to będzie miało wpływ na jakiś nowy światowy porządek, a może nic nowego, może nam się dzisiaj wydaje, że ten nowy porządek będzie jakiś bardzo różny, a może będzie tak, że to zostanie potraktowane jak jakiś duży kryzys gospodarczy i potem będzie tak, jak było, że będzie kilka korekt, natomiast że nie powstanie żadna nowa architektura, co by było no, pewnie niedobre, ale myślę, że nie powinniśmy wykluczać tego, że tak się może zdarzyć. Tutaj przechodząc płynnie do pytań, Małgorzata Sucharska pyta, czy wiesz, czy są jakieś wiarygodne dane o sytuacji, obecnej sytuacji w Wenezueli, która też przecież trwa w kryzysie już od wielu miesięcy. Znaczy, nawet pisałem artykuł na temat Wenezueli, który
który ostatecznie, przynajmniej na razie, nie ukazał się, bo w momencie, kiedy wybuchła pandemia, no pewne obserwacje osób, z którymi rozmawiałem, straciły po prostu na aktualności, bo znaczy na pewno sytuacja w Wenezueli dzisiaj jest nieco lepsza niż była rok, dwa, trzy lata temu. Jak może, nie wiem, osoby, które obserwowały czy interesują tą częścią świata, tam jest bardzo głęboki kryzys, nie tylko polityczny, ale również gospodarczy. Nocami ustawiały się kolejki do sklepów, żywność była reglamentowana, ludzie mogli pójść, chyba był taki moment, raz w tygodniu do sklepu i zrobić zakupy. Oczywiście dożywiali się na czarnym rynku. W ostatnich miesiącach sytuacja się poprawiła. Maduro pozwolił na taką półnieformalną dolaryzację. Sklepy zapełniły się towarami. I tak na chwilę przed wybuchem tej pandemii, aczkolwiek ta gospodarka w dalszym ciągu niezwykle kulawa, no to jednak była mniej kulawa niż powiedzmy dwa lata wcześniej. To znaczy, znajoma nawet przysyłała mi zdjęcia ze sklepów, gdzie rzeczywiście półki uginały się od towarów. Oczywiście była kwestia, jak zawsze, tego, kogo na to stać, ale też, nie wiem, połówki w Samsung były wciąż dotowane. Nieco się poprawiła kwestia bezpieczeństwa. Ludzie z klas średnich i wyższych zaczęli wychodzić wieczorami na ulicę do knajp. Ogródki restauracyjne były pełne ludzi, muzyki i życia, tak jak nie były pełne przez wiele ostatnich lat. No ale pandemia tę sytuację zmieniła. Nie wiem, znaczy, żadnych wiarygodnych nie widziałem na ten temat. Widziałem natomiast, że tę sytuację pandemii administracja w Waszyngtonie próbuje wykorzystać do zmiany reżimu w Caracas. I za dużo czasu te próby podejmują, bo z wiadomo jakim skutkiem. Tak, i nawet czytałem, że powstawały jakieś takie hipotetyczne plany. Nie wiem, czy one ostatecznie były przedstawione Maduro, prezydentowi rządzącemu w Caracas, utworzenia jakiegoś tymczasowego rządu, w którym, nie wiem, większość miałoby mieć różne grupy opozycyjne. Nie jest dla mnie jasne, czy to miało mieć charakter, przynajmniej w zamyśle planistów waszyngtońskich, czy miałby to być taki rząd jakiś okrągłostołowy, w którym też reżimu mieliby jakiś udział. W każdym razie Trump w pewnym momencie powiedział, że była jakaś prośba, już nie wiem, czy od ONZ-u, czy od jakiejś organizacji międzynarodowej, żeby znieść sankcje przeciwko Wenezueli. I najpierw była odmowa, potem jakieś niektóre sankcje zaczęły być powoli odblokowywane. Ale sytuacja jest bardzo, bardzo płynna. Codziennie czy co kilka dni dochodzą nowe informacje i nie jestem w stanie stwierdzić, jaka jest sytuacja dzisiaj, zwłaszcza, że jutro ona może być zupełnie, zupełnie już inna. Powiedziałeś o płynności rzeczywistości, o płynnej nowoczesności, to za chwilę, bo to jest też pytanie ode mnie na koniec, ale zanim to jeszcze pani Małgorzata Salwowska pytała, no myślę, że będziesz miał kłopot z tym pytaniem, ale może się mylę. Kiedy pan zajmuje się ludźmi wykluczonymi, to czy widzi pan jakieś szanse dla tych ludzi na poprawę ich bytu, czy oni są na zawsze przegrani? I dlaczego pan się zajmuje tematem ludzi wykluczonych? Co to panu daje? W zasadzie dwa w jednym pytanie. Myślę, że pytanie o, to znaczy tak, pytanie o to, czy ludzie wykluczeni są na zawsze skazani na tę sytuację, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie z tego względu, że ich sytuacja nie jest wynikiem
no nie wiem, czegoś takiego jak trzęsienie ziemi, na co, czy nie wiem, czy jakiś deszcz magnetyczny, czy uderzenie meteorytu. No to nie jest, to jest ich sytuacja, jest po pierwsze wynikiem długiej historii ludzkiej i obecnej polityki. Mogę powiedzieć chyba niemal z całą pewnością, że za naszego życia, czy że za życia może jednego pokolenia, czy nawet dwóch pokoleń, kwestii biedy, kwestii nędzy nie da się zarazić. Natomiast być może, że przy innej architekturze i politycznej, i gospodarczej świata, myślę, że na pewno rozmiary tego nieszczęścia, jakim jest wykluczenie, da się zmniejszać, da się łagodzić. No, mówię tutaj w tej chwili bardziej o takim wykluczeniu ekonomicznym, biedzie, dlatego że wykluczenia, które mają miejsce na tle bądź politycznym, bądź nad, nie wiem, rasowym i tak dalej, no są, właściwie można by je zmienić ad hoc, od razu, w bardzo, bardzo krótkim czasie. To jest kwestia politycznych decyzji, których ci, którzy mają w ręku te narzędzia, nie chcą zrobić. I to jest kwestia działalności politycznej, walki ludzi na miejscu i tych, których dotyka wykluczenie, i innych, których nie dotyka, ale się z nimi solidaryzują. I to się dzieje w różnych miejscach świata. No ale oczywiście też w różnych miejscach się to się nie dzieje. Natomiast oczywiście kwestia tego, tak powiedzmy, biedy, prawda? Niewielkich szans. Myślę, że to jest kwestia raczej do leczenia, rozwiązywania długofalowego na pokolenie. Ale nie uważam, że to skazanie jest nieuchronne i wieczne. Możemy to zmienić. Znaczy mówię, możemy zmienić. My ludzie, tak? My ludzkość możemy to zmienić. Aczkolwiek, jak wiemy, jest to potwornie trudne. Druga część pytania. Na pytanie, wie pani co, no to jest trochę pytanie, trochę to jest pytanie o duszę i być może na takie pytanie w takiej rozmowie jest mi dosyć trudno odpowiedzieć. No, pojechałem po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy w ogóle zetknąłem się ze światem biedy i wykluczenia. To było w Brazylii mniej więcej ćwierć wieku temu. Byłem tym niezwykle poruszony, zaszokowany, że w kraju, którego inne obszary wyglądają zupełnie inaczej, jest możliwa taka bieda. I zacząłem. To nie jest tak, że miałem plan, żeby tymi obszarami się zajmować, ale napisałem, nie wiem, pierwszy tekst, drugi tekst i przez lata podróży do krajów południa zawsze mnie znosiło w stronę opowiadania o tych ludziach, o ich nieszczęściach. Być może, że nie mam wystarczająco dużej samowiedzy, żeby powiedzieć właściwie dlaczego w tamtą stronę mnie znosiło, ale być może ktoś inny będzie umiał. Ocenić twoją duszę? Tak. Nie, ocenić moją pracę. Bartosz Rief pyta, przepraszam, jeśli źle przeczytałam. Dotychczas byliśmy świadkami powstawania wojen czy konfliktów klimatycznych. Czy w przyszłości czeka nas okres konfliktów postpandemicznych? To też do ciebie, jako do tego, który spogląda w przyszłość, jest pytanie. A myślę, że
Może to są to zbyt wygórowane oczekiwania, że mogę odpowiedzieć na takie pytanie po prostu. Ale myślę, że tak jak znaczy, że możemy na to pytanie próbować odpowiedzieć spekulacyjnie, to znaczy, jeśli zmiany klimatyczne mogą powodować, nie wiem, konflikty, na przykład o dostęp do wody, czy fale migracji, no to być może, nie wiem, załamanie gospodarcze, do którego na przykład może dojść wewnątrz tego czy innego społeczeństwa, może rodzić w jakimś kolejnym etapie przemoc i, nie wiem, walkę o po prostu o dostęp do zasobów, do dystrybucji, nie wiem, pieniędzy państwowych i kiedyś to nazwiemy konfliktem postpandemicznym, tylko że no to, co powiedziałem, to nie jest prognoza. O, i teraz zniknął mi Artur Domosławski. Nie wiem, czy tylko mnie, czy Państwu też. Teraz się okaże, się dowiem może od Agnieszki. Tak, Państwu też zniknął, więc mamy nadzieję, że za chwilę się z nami połączy, odzwoni do nas. Nie wiem, jak tę sytuację rozwiązać. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Dzień dobry, dobry wieczór. Znowu techniczne problemy. Dzisiaj coś chyba jest jakaś taka zła gwiazda nad nami wisi. Artur Domosławski walczy z rozładowanym sprzętem, żeby się z nami za chwilę połączyć, więc za chwilę ma tutaj do nas wrócić, a w międzyczasie ja tutaj Państwa pytania zbieram, ale pozwolę sobie, żeby tak zagaić i żebyście Państwo nas nie opuścili, bo Artur Domosławski, Tygodnik Polityka, za chwilę wróci. Chciałam z Państwem się podzielić taką osobistą refleksją o tym, że, czy takim wspomnieniem tego, że właśnie mija 10 lat, bo to jakoś tak było, marzec, kwiecień, wiosna 2010 roku, kiedy wyszła taka książka, która zrobiła bardzo dużo szumu i jej autor właśnie teraz szuka kabla i ładuje komputer, żeby się z nami znowu połączyć. To jest oczywiście Kapuściński non-fiction, czyli mnie się wydaje, ale może ktoś z Państwa mi pamięć zrewiduje i przypomni, może ja po prostu coś przeoczyłam, ale wydaje mi się, że to jest ostatnia tak dyskutowana, rzeczywiście publicznie dyskutowana książka, która się w Polsce ukazała. Ja dokładnie pamiętam, bo no, jesteśmy tutaj w gościnie wirtualnego, faktycznego Domu Kultury. Jeszcze nie było faktycznego Domu Kultury. Jeszcze nawet nie było Wrzenia Świata. O, jest Artur. Poczekaj, teraz ja tylko kończę moje Dobrze, zdanie. dobrze. Bo mówię o takiej książce, która się ukazała 10 lat temu, wiesz. I tak. Oszłowisz, nie usłyszałem. Nie usłyszałem. Mówię o takiej książce, która się ukazała 10 lat temu i z którą miałeś dużo wspólnego i masz dalej, więc Aha, dobrze. dzielę się taką refleksją, że właśnie mija 10 lat i nie było jeszcze faktycznego Domu Kultury, nie było jeszcze Wrzenia Świata, ale była już ta książka, którą ja jako studentka szkoły reportażu w Instytucie Reportażu czytałam w formie szczotki. No bo to była tak rozchwytywana książka, że właśnie w szczotkach, czyli w takich egzemplarzach jeszcze przed korektą krążyła po mieście. Przed korektą, kto do tego dopuścił? No wiesz, takie tu siły, wiesz, wywiadu
działały, że szczotki fruwały po mieście i pamiętam, że myśmy właśnie wtedy w Polskiej Szkole Reportażu dyskutowali o tym i ta dyskusja trwała i trwała i trwałaby jeszcze, gdyby nie wydarzyła się katastrofa pod Smoleńskiem, bo ona tę dyskusję przerwała. Natomiast jeśli właśnie ktoś z Państwa mi przypomni w komentarzach, czy była jakaś książka po Twojej książce, Arturze, która tak była dyskutowana i tak pobudzała i tych, którzy bohatera, czyli Ryszarda Kapuścińskiego znali, i tych, którzy go nie znali. Dyskutowana była chyba na wszystkie możliwe strony etyczne, dziennikarskie, literackie, sądowe, towarzyskie, no wszystkie możliwe. A zagajam to nie tylko dlatego, że zniknąłeś, ale też dlatego, że chciałabym zapytać o to, jak inaczej pisze się tę biografię zupełnie innego człowieka, nad którą pracujesz, ale to na sam koniec, bo jeszcze tutaj Państwo pytania, zanim zniknąłeś. Aha, jeszcze do tego pytania o postpandemiczne konflikty, to chciałam dodać coś od siebie. Dzisiaj świetny protest Greenpeace zrobił przed kancelarią premiera Morawieckiego, przypominając nam o tym, że to nie jest tak, że koronawirus zastąpił katastrofę klimatyczną, degradację środowiska. My się toczą równolegle. To, że my teraz nie myślimy, no my przez chwilę myślimy o Biebrzy, bo Biebrzański Park nawet płonie. Zachęcam do wsparcia zbiórki na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przez chwilę o tym zapomnieliśmy, bo zajmujemy się czymś innym, natomiast ten kryzys klimatyczny trwa i on nakłada się na różne kryzysy, czyli czasami je powoduje, czasami jest skutkiem kryzysów czy konfliktów politycznych, ekonomicznych, ale to się dzieje, to nie jest tak, że jeden się skończył i teraz będziemy mieć nowy. Tak, ale tutaj tak. Już przechodzę do pytania pani Joanny Szyndler, która pyta, czy epidemia może doprowadzić do zmiany systemu na Kubie i rządzącej reżimu na Kubie. Czy coś w ogóle wiemy o tym, co się na Kubie... Tak, czy Kuba wydaje mi się, z tego co, bo ja trochę Kuby... Śmieszna okoliczność towarzyszyła początkowi tego, ponieważ ja akurat się wybierałem na Kubę jeszcze zanim epidemia wybuchła. Jeszcze nie, wprawdzie nie miałem jeszcze biletu na szczęście, ale wybierałem się na Kubę i wybuch pandemii mnie zatrzymał, ale od razu zacząłem też śledzić informacje z Kuby, co się tam dzieje. I rzeczywiście Kubańczycy na początku chyba zignorowali wagę pandemii. Myślę, że nie chcieli zamykać wyspy ze względu na to, że jednak turystyka to jest ogromny napływ dolarów i euro, ale kiedy doszli do przekonania, że to jest poważna sprawa, więc te restrykcje od razu były bardzo, bardzo duże, wielu ludzi skierowano na kwarantannę, turystów izolowano i potem stopniowo samoloty zabierały ich do Europy, bo to głównie to byli turyści, turyści europejscy. No Kuba, nie wiem do jakiego stopnia tutaj, tak powiem, nowoczesny sprzęt medyczny jest potrzebny do walki z koronawirusem, ponieważ akurat z nowoczesnym sprzętem medycznym Kuba może mieć problemy, ale chyba respiratory to nie jest coś bardzo nowoczesnego, prawda? Kwestia jest tego, ilu będą mieli chorych i ilu będzie potrzebowało tych respiratorów. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o taką opiekę lekarską, to myślę, że akurat Kuba może, myślę, że Kuba może wyjść tej całej historii obronną ręką. To znaczy, że może sobie dosyć dobrze z tym poradzić. Powiem więcej, Kubańczycy, na Kubie lekarze są podstawowym produktem, w cudzysłowie, eksportowym. To jest największy przepływ środków, gotówki dla państwa. I Kuba wysłała, akurat może nie w tym momencie pandemii, tylko w ogóle, natomiast Kuba wysłała symbolicznie oni to nazywają chyba batalionem, no ale to taką grupę lekarzy najpierw do Włoch,
A teraz w tej chwili nie jestem pewny, do któregoś z innych krajów europejskich, być może do Francji, być może do Hiszpanii, nie pamiętam. Ale w każdym razie pierwszy ten batalion, w cudzysłowie lekarzy kubańskich, kilkadziesiąt osób, pojechał do Włoch. No, medycyna kubańska jest na bardzo dobrym poziomie i lekarze są na bardzo dobrym poziomie. No, kłopot jest raczej sprzętowy. No, i z materiałami, prawda, też higienicznymi. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak oni sobie z tym poradzą, ale przypuszczam, że nie najgorzej. W związku z tym myślę, że akurat na Kubie pandemia, zmiana rządu, jakoś mi się te dwie sprawy nie łączą, nie kleją, więc jeśli która pytała z nadzieją, to szukałbym jej gdzie. Chyba nie w tym obszarze. No to znowu jest trochę takie myślenie o pandemii, która ma wstąpić, skoro już wstąpiła, to odmieni oblicze tej ziemi w różnych jej aspektach, to znaczy przełoży się na zmianę reżimów politycznych albo na zmianę w ogóle paradygmatu ekonomicznego, co w wielu tekstach, esejach się pojawia jako właśnie taki Tak, i to pozytywny nawet. afrykański, o którym wspominałeś. Tak, czy nawet przecież kilka, chyba 2-3 tygodnie temu był jakiś szeroko szerowany na Facebooku tekst z Financial Times, w którym była mowa o tym, że cały właściwie model społeczno-ekonomiczny ostatnich 30-40 lat jest do kosza i że trzeba zrehabilitować rolę państwa. Więc no, zobaczymy. To są też bardzo często, myślę, że to jest tak, że ludzie bardzo często dochodzą do rozsądnych wniosków w sytuacji kryzysowej, a gdy wszystko się uspokaja, to jest business as usual. I trochę tego się obawiam. Ja również, ale ja w ogóle nie słynę z optymizmu, więc pani Katarzyna Michałkiewicz pyta. Jak pana zdaniem sytuacja pandemii wpłynie na zwiększenie się różnic klasowych w krajach afrykańskich? Tak. No nie wiem, pytanie jest tak szczegółowe i dotyczy całego kontynentu. Nie umiem na nie odpowiedzieć. Znaczy, z całą pewnością możemy powiedzieć, ale to jest po prostu, to jest banał, no to każdy wie, no, że ludzie, którzy mają z wyższych klas, mają o wiele lepszy dostęp w tej chwili do pomocy. Zresztą nie tylko w krajach afrykańskich, właśnie nie powiedzieliśmy, Przykład Brazylii, o którym wspominaliśmy. tak, o tym wspominaliśmy, ale też pojawiło się całkiem sporo tekstów, że w Stanach Zjednoczonych z społecznościami najbardziej dotkniętymi przez koronawirusa są Afroamerykanie i Latynosi. Co ma oczywiście wytłumaczenie, bo są to po pierwsze ludzie, którzy wykonują bardzo często zawody niskich kwalifikacji, których się nie wykonuje zdalnie, tylko cały czas w ruchu i w kontakcie z innymi. A po drugie, no jest, są to społeczności chyba bardziej Afroamerykanie może niż Latynosi, ale ta różnica chyba też nie jest aż taka duża. Mianowicie, że w tych społecznościach jest o wiele więcej tak zwanych chorób współwystępujących, takich jak cukrzyca, otyłość, oczywiście stres, który się często bagatelizuje, ale który ma ogromne znaczenie też no, nie wiem, dla starzenia się człowieka, więc i nawet są gdzieś nawet tutaj sobie zapisałem jakieś takie dane, że na przykład no nie wiem, Afroamerykanie stanowią w Stanach 13% ludności, ale wśród osób zarażonych i hospitalizowanych stanowią 33%, czyli jakby przybijają ten odsetek, jaki stanowią w całej populacji amerykańskiej. W Chicago, to są cząstkowe dane, ale no coś tam jest,
tam gdzie. W Chicago wśród ofiar śmiertelnych koronawirusa aż 68% to są Afroamerykanie. Więc myślę, że tutaj też jakoś przy okazji tego kryzysu objawia się coś takiego, co się nazywa, nie wiem, rasizmem historycznym czy strukturalnym, czyli to jest kwestia tego, że są ludzie, którzy właśnie mają te rozliczne choroby, a to wynika z tego, że albo nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, albo to ubezpieczenie mają bardzo, bardzo słabe i wiele z tych chorób, na które cierpią, nigdy nie była leczona. Myślę, że choć to jest przykład z globalnej północy, to jest bardzo niestety do zreplikowania w krajach południa, o które pytała nasza oglądaczka Wicka, bo te różnice klasowe w tej sytuacji się pogłębią. I to będzie dotyczyło krajów środkowoamerykańskich, czy afrykańskich, czy południowo-wschodniej Azji, to myślę, że wszystkie tutaj te dysproporcje będą się jeszcze bardziej rozjeżdżały. A tutaj przechodząc już i chyba zmierzając do końca naszego spotkania, bo już dosyć długo rozmawiamy, to tutaj pan Tomek mądry pisał, że Przemysław Czapliński w Miedziance, na festiwalu w Miedziance stwierdził, że 2010 rok to był przełomowy rok dla polskiego reportażu i początek boomu na niego. I jest ciekawe, czy podzielamy to zdanie. I ja ze swojej strony, już tak nawiązując do tej mojej pogawędki sprzed chwili, też tak uważam, na pewno uważam, że ta książka była bardzo, nie wiem, czy przełomowa, była bardzo ważna i bardzo ważny moment dla polskiego reportażu. No ponieważ to jest moja książka, to ja się powstrzymam może od komentarza w tej chwili. Ja teraz cię zapytam o to, o co chciałam zapytać już od dawna, czyli o książkę, o kolejną biografię, nad którą pracujesz. Jest to... No już możemy powiedzieć, bo nie jest to już tajemnica, że piszesz książkę o Zygmuncie Baumanie. Jestem ciekawa, jak się, też biorąc pod uwagę tą dekadę, która minęła i to doświadczenie, które wyciągnąłeś z książki, z dyskusji o książce o Kapuścińskim, czy inaczej pracujesz nad Baumanem? Chyba nie, to znaczy myślę, że przez i napisanie biografii Kapuścińskiego i potem dyskusja i potem rozmaite lektury, też dyskusje, które się toczyły wokół tej książki za granicą, rozmaite lektury na temat pisania biografii, też książki pisane przez biografów innych. No myślę, że tak wiedza zakumulowana moja dzisiaj jest pewnie nieco inna, pewnie nieco większa, ale zasadniczo nie powiedziałbym, żeby ta praca wyglądała jakoś inaczej. Nie jest, nie, to znaczy tak, no być może działają jakieś mechanizmy nieświadome, no ale skoro są nieświadome, no to ja o nich nie wiem, ale nie podchodzę do Baumana inaczej niż podchodziłem do Kapuścińskiego, to znaczy jest to oczywiście człowiek o innym życiorysie, pewnie może nieco bardziej skomplikowanym, na pewno ta część twórcza Baumana jest na pewno bardziej wymagająca. Natomiast zasadniczo nie. Mam jakiś troszeczkę inny pomysł narracyjny na tę opowieść o Baumanie, ale jeszcze dzisiaj nie będę o tym opowiadał. Ale też pewne elementy struktury czy architektury tej książki mają coś wspólnego z książką o Kapuścińskim. Jest zresztą w taki naturalny sposób zorientowałem się w ciągu lat, że dobrze się czuję w takiej hybrydycznej strukturze, w której tak powiedzmy sobie narracji reportażowej, czy takiej narrative history, jak mówią Anglosasi,
towarzyszy, no powiedzmy, taki typ refleksji, któremu dobrze służy forma eseju. I taka struktura jest i w Wykluczonych, i była wcześniej w Gorączce latynoamerykańskiej. I gdzieś ślady tego takiego grania na różnych instrumentach jest widoczna w Kapuścińskim Nonfiction. I w Baumanie też tego będzie sporo. No ale to może tutaj postawię kropkę na razie. A kiedy przeczytamy książkę? Słucham? Kiedy przeczytamy książkę? Kiedy myślisz, że będzie księgacja? Chyba odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że w przyszłym roku, aczkolwiek nie umiem powiedzieć, który to będzie miesiąc. No to czekamy bardzo. A zanim się doczekamy Baumana, to twoje książki można... Teraz mamy trochę więcej czasu, więc można je czytać, można je kupować na stronie wydawnictwa twojego, na stronie wydawnictwa Wielka Litera. Ja ci bardzo dziękuję za to, że się ze mną spotkałeś i z Państwem. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli nam za złe, że czasami próbowaliśmy tłumaczyć niewiadome przez niewiadome. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję Agnieszce Hryniewieckiej z Instytutu Reportażu za to, że nas tutaj wspomagała technicznie. Za tydzień o tej porze Bałuk Szabłowski. W wirtualnym, faktycznym Domu Kultury się spotykamy. Bardzo Państwu dziękuję. Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi. No. I jak to powiedziałeś, fizyczny dystans fizyczny i społeczna solidarność. Tak. Z tym hasłem Artur Domosławski startuje w najbliższych wyborach, korespondencyjnie i nie tylko. Dziękuję jeszcze raz. Dobrej nocy. Pozdrawiam wszystkich.